Proszę Państwa, z tego województwa jest. Witam, kolejny mecz, to drugi mecz grupy pierwszej. Wiemy, że w pierwszym meczu Mazowsze wygrało z Warmińsko-Mazurskim. W drugim meczu tej grupy Kujawsko-Pomorskie przeciwko Kadrze Lubuskiego, Zielona Góra i Żary. Znowu się pomyliłem. Żary. Zdromik Żary i SKM Zastal Zielona Góra. Dwa zespoły, jeden team, granatowe stroje. Patrząc na chłopaków, no przewaga fizyczna zdecydowanie po stronie chłopców z Kujawsko-Pomorskiego. Chłopców z pięciu klubów. TKM Włocławek, Nowum Bydgoszcz, Astoria Bydgoszcz, Pierniki Toruń i Kasprowicz Inowrocław. A trenerem zespołu jest pan Maciej Łabuś, na co dzień pracujący w Astorii, jego asystentem pan Żywiczka, pracujący w TKM Włocławek. 49-26, 23 punkty przewagi kadry kujawsko-pomorskiej, a najskuteczniejszym strzelcem do tej pory jest zawodnik z numerem 14, Ulczyński. Jest to jedyny chłopak, który ma tutaj już medal. W tamtym roku brązowy medal zdobył z kujawsko-pomorskim, zawodnik z Nową Bydgoszcz. Nie ukrywam, że jest to jeden dla mnie z najlepszych zawodników w Polsce na dzień dzisiejszy. Takie top 10. Ale chłopak bardzo skromny. Co z nim rozmawiam, to zawsze mi mówi: dla mnie najważniejsza jest praca, treningi, a co będzie, to zobaczymy. A ja mu życzę, żeby go kontuzje omijały, bo to jest najważniejsze. A same wszystko przyjdzie, jeżeli teraz zrobi punkty, jeżeli jest pracowity. Praca, praca i praca. Ale mamy też kibiców z Lubuskiego. Witam serdecznie. Ale coś pani słabo kibicuje, bo przegrywacie. Słabo, spóźniliśmy się. I stąd trzeba... I Macieja, jak się nie myli od pani syn, nie? Tak. Chwalił się, że mamusia będzie. No, jak zawsze. Ale pan coś... mówi, że fajny tato, a tu jeszcze lepsza mama jest. Ale on nie był przywieziony w tamtym roku, tak jak Ulczyński, na półfinały. Nie na finały, bo kadra nie awansowała. Tak, tak. Może teraz się uda. No, liczę na nie to. Jest lekko, widzi pani, jakie tam są dryblasy, nie? Jak to się mówi. Dokładnie. Co oni w tym kujawsko-pomorskim jedzą? Wąchają. No, my ale mamy gorsze powietrze. Ale ja już ten rocznik monitoruję, jak byli w mini koszykówce i już mi trenerzy mówili: Zibi, u nas w tym roczniku naprawdę chłopcy są przyszłościowcy, będą wysocy chłopcy i tam ja nie ukrywam, ale trzech, czterech chłopaków może przekroczy bariery 2 metrów. Bo już są wysocy i tym, nie? Wiadomo, że koszykówka nie jest tylko dla wysokich, na przykład dokładnie. Jak tutaj mały generał Maciejak dokładnie. Jest niskiego wzrostu, ale co gra, to wszyscy wiemy. Tak jest. Nie trzeba, oby było nie trzeba reklamować. Mercedes się też nie reklamuje, bo jest dobry, prawda? Jasne. W przypadku no. Maciejaka jest tak samo. Niech się rozwija, niech gra, koledzy w drużynie mu pomogą. Ja powiem szczerze, pytali się mnie o kadrę Lubuskiego. Ja nie miałem okazji za bardzo ich widzieć. Zastalów w ogóle nie znam. No. Nigdzie ich nie spotkałem. Ja byłem tylko na jednym turnieju w tym roku, na 2-2. Taki był turniej w Piszu. Ja byłem w Piszu akurat i nie wiem. Nie wiem, pewnie ich zobaczę na U14. Ale najważniejszym celem, co zawsze to podkreślam, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży jest nabór do szerokiej kadry Polski. To jest kadry, to jest selekcja. I tamten pan z napisem Polska, który patrzy w tym, tutaj tą kartkę, to pan Roman Prawica, który monitoruje, który tam się notatki będzie robił. I od tej pierwszej selekcji jest ważne, tą pierwszą selekcję dobrze zrobić. No, życzę sobie, żeby mój syn się tam znalazł. I ja na też tym bardziej. Praca. Ciężka. Ja mówię, trzeba trochę talentu mieć, dołożyć tego mnóstwo pracy i no i szczęścia jest, bo to jest też potrzebne. Też, dokładnie. Proste, lewa! Zachodniopomorskie sobie dresy załatwi. Skąd się to dostało? Takie fajne dresy. Pomorze Zachodnie. Już niedługo będzie i wschodnie, i środkowy.
To na razie tyle. Nagramy jeszcze drugą część tej kwarty. Tak mówiłem, postaram się nagrywać po cząstek kwart, żeby tam każdy się znalazł na filmiku. Niestety nie mamy relacji live. Karol! Tak jest! Nie daj jego! Trzymaj! To na razie tyle. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Giżycka. Pozdrawiam Zibi i Adam.